To będzie ostatnia premiera w kończącym się sezonie teatralnym. Mowa o przedstawieniu zatytułowanym Biały Klaun, które już wkrótce zobaczymy na deskach Teatru Lalki i aktora Kubuś. Właśnie trwają ostatnie próby spektaklu. Tekst, którego autorem jest Damir Milosz, na język polski przełożyła i teatralnej adaptacji dla najmłodszych widzów dokonała Aneta Wróbel. W skrócie mówiąc, sztuka opowiada o chłopcu, który chce zostać klaunem. Niestety nie rozróżnia on kolorów i ma problemy z rozróżnianiem emocji. Staram się mu pomóc w tym, żeby stał się cyrkowym klaunem, żeby nauczył się rozpoznawać wszystkie sztuczki magiczne, żeby nauczył się rozpoznawać emocje, a przez to myśleć o kolorach inaczej i też je w pewien sposób rozpoznawać i dzięki temu jego marzenie się realizuje. A można by powiedzieć, że taką esencją i przesłaniem jest takie zdanie, które wypowiada pewien mądry staruszek, który pomaga chłopcu w tej opowieści i uczy go, jak rozróżniać kolory, że każdy widzi świat po swojemu, a nawet jak nie widzi, to też widzi po swojemu. Niezwykle ważnym dla tej sztuki jest ruch sceniczny i choreografia, które przygotowała Ewelina Ciszewska, autorka wielu opracowań dla spektakli dramatycznych, muzycznych i lalkowych. Siła gestu, jego symbolika, jego znaczenie ma i wpływ na widzów i przenosi energię na widownię i tak samo działa między aktorami w poszczególnych scenach, w nawiązywaniu relacji między postaciami. W związku z tym to wszystko się zazębia, to nie istnieje samodzielnie. Główne role w sztuce odtwarzają Magdalena Daniel, aktorka Teatru Kubuś, i Błażej Twarowski, absolwent Akademii Teatralnej w Białymstoku. Na scenie zobaczymy także Agatę Sobotę, Małgorzatę Sielską, Jolantę Kęćko, Andrzeja Matysiaka, Mikołaja Biernackiego i Zdzisława Ryczyńskiego. Prapremierę Białego Klauna obejrzymy już w najbliższą sobotę 30 maja. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od lat 6.